Cześć. Tym razem podzielę się z tobą krótką refleksją dotyczącą krótkiego fragmentu z Pisma Świętego. Z Księgi Mądrości z rozdziału 18, z wersetu 3. Oczywiście możesz przeczytać więcej, na przykład od rozdziału 17 tej księgi aż do tego wersetu. Werset ten brzmi następująco: Zamiast tych wszystkich nieszczęść Dałeś im słup ognia, wyprowadził ich po nieznanych drogach, i opromieniał łagodnie, jak słońce, w ich sławnym wędrowaniu. Ten fragment jest niezwykle ważnym dla nas fragmentem, niezwykle głębokim fragmentem. Tutaj będę chciał dotknąć jednego aspektu, jednego z większych aspektów, który jest tutaj widoczny. Jak wiesz, jesteśmy dziećmi światłości. Jesteśmy katolikami, jesteśmy chrześcijanami, więc jesteśmy dziećmi światłości, jesteśmy dziećmi samego Boga. Jesteśmy przybranymi dziećmi Boga. I jesteśmy powołani do tego, aby kroczyć w światłości, aby bił od nas blask chwały Bożej. Nie nasz blask, ale blask Boga. I tu jest napisane: Dałeś im słup ognia, by prowadził ich po nieznanych drogach. Zatrzymajmy się na razie nad tym. Tym słupem ognia może być również Maryja, która nas w skuteczny sposób prowadzi po nieznanych dla nas drogach. Jezus dał nam Maryję za matkę, umierając na krzyżu. Wypowiadając słowa do Jana, wypowiedział te słowa, te słowa również do ciebie: Oto matka twoja. Więc Jezus dał nam Maryję za naszą matkę. Swoją matkę dał nam, abyśmy i my mogli cieszyć się z jej obecności. Jezus prowadzi nas również za pośrednictwem Maryi, która jest tym słupem ognia. Jezus prowadzi nas przez posługę Maryi. Albo inaczej można by rzec: Maryja prowadzi nas po nieznanych drogach wprost do Jezusa, bo ona za każdym razem, gdy się pojawia, wskazuje na swojego Syna, na Jezusa Chrystusa. Więc Maryja pokazuje nam kierunek w którym mamy iść, w którym mamy kroczyć, pokazuje nam swojego Syna, abyśmy szli wprost do Jezusa, abyśmy nie potykali się na drodze, po której idziemy. To Ona w tym celu oświeca naszą drogę i pokazuje nam swojego Syna. Następny fragment brzmi następująco. Obromienia opromienia łagodnie jak słońce, w ich sławnym wędrowaniu. Maryja z delikatnością służy nam. Z delikatnością jest przy, jest przy nas obecna. W taki sposób, że nawet możemy tego nie dostrzec, że nawet możemy nie zdawać sobie z tego sprawy, że możemy nie zdawać sprawy sobie z Jej posługi, z Jej miłości do nas. A to ona w tak skuteczny sposób prowadzi nas do Jezusa Chrystusa. Abyśmy mogli przez Jezusa Chrystusa dojść do Boga Ojca. Wiemy oczywiście, że jedynym pośrednikiem między Bogiem Ojcem a nami jest Jezus Chrystus, ale wiemy również, że pośrednikiem pomiędzy Jezusem Chrystusem a nami, tym największym, jest Maryja, Matka Jezusa Chrystusa, która jest pełna łaski. Ona jest wypełniona łaską i dzięki temu opromienia nas łagodnie. Miłością. I pomaga nam kroczyć, pomaga nam iść, niezależnie od tego, co jest wokół nas, niezależnie od tego, jaka ciemność panuje wokół nas. Maryja idzie z nami, pokazuje nam, gdzie jest źródło światła, gdzie jest jej syn. I tym właśnie słupem ognia jest Maryja. Maryja tylko przekazuje. Światło jej syna pokazuje nam, jak ważny jest jej syn. Ona za każdym razem, tak jak, tak, jak, tak jak światłowód, przeprowadza wiązkę światła z jednego punktu do drugiego. Prowadzi nas do Jezusa, abyśmy szli w sposób pewny, abyśmy, idąc, doświadczali Bożej miłości jakby nasza działalność była w Bogu zanurzona dlatego Maryja pokazuje nam jak mamy iść a z drugiej strony sam Jezus pokazuje nam że warto byśmy brali przykład z jego matki z Maryi abyśmy szli za nią abyśmy szli z nią abyśmy z nią rozmawiali abyśmy z nią budowali głęboką relację bo ona wie, jak iść i nas pouczy. Więc ten krótki fragment pokazuje niesamowite zadanie Maryi i niesamowitą odpowiedzialność Maryi. Teraz to od naszej decyzji zależy, czy przyjmiemy tę łaskę i będziemy patrzyli na Maryję. I z nią będziemy patrzyli na Jezusa. Będziemy się uczyć od Maryi, jak patrzeć na Jezusa, jak służyć Jezusowi, jak podporządkowywać się Jego woli, jak być Jemu posłusznym, jak kroczyć mimo przeciwności, jak przyjmować cierpienie, jak radować się w Bogu. To już od nas zależy. Czy obierzemy Maryję za naszą matkę i będziemy iść wprost do Jezusa Chrystusa? To tyle ode mnie w tej krótkiej refleksji. Do zobaczenia następnym razem.